Powiedz, Gosia, jak się czujesz? Czy twoje oczekiwania spełniły się? Mamy tutaj mnóstwo gości. Przed chwilą przecięła się wstęgę i powiedz, jak się czujesz? No jestem strasznie usatysfakcjonowana przede wszystkim ilością gości, którzy przybyli. No czuję się podekscytowana, jak dalej potoczy się wieczór. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni, no ale myślę, że każda nasza impreza tak się kończy, jeżeli Paweł jest w kuchni. A powiedz, Pawle, ty jako szef kuchni w dniu dzisiejszym właśnie, jak udało się tobie przygotować właśnie posiłki dla tylu gości, bo mamy tutaj całe, nie wiem jak to powiedzieć, dość duże fitne grono. Nie była to prosta sprawa, biorąc pod uwagę, że jednak gości naprawdę sporo się tutaj zjawiło. Dzięki mojej drużynie, która powoli, że tak powiem, kształtuje się w dobrym kierunku, udało nam się to wszystko przygotować. Mam nadzieję, że dalej też pójdzie w porządku i nie będzie, że tak powiem, zdenerwowania gości z powodu czegokolwiek. Lekkiej obsuwy, bo przede wszystkim to może być dzisiaj problem, tak? Przy takiej ilości... Przy 100 osobach nie jest to proste wszystkich nakarmić w jednym momencie. A powiedz, Gosia, czy masz dzisiaj stres, czy się denerwujesz, bo jednak strasznie dużo gości przyszło do ciebie, wszystkie miejsca są zajęte w restauracji. Nie denerwuję się, wiem, że wszystko będzie w porządku. Czyli tak naprawdę w dobrym kierunku zmierzasz? Mam nadzieję, że tak myślę. A co szef kuchni powie, jakie danie dzisiaj będą zaserwowane? Dania mamy z karty, natomiast jeżeli chodzi o przystawki, mamy kilka takich, naszą tradycyjną bruschettę, mamy focaccię, kilka takich, że tak powiem, naszych numerów popisowych w ten sposób. Poczęstujemy gości na pewno panakotą, którą robimy sami od podstaw. Będą ręcznie robione grissimi, będzie koktajl z krewetek, jak już wcześniej wspominałam. No, będzie naprawdę bardzo duży wachlarz wszelkich przystawek, żeby goście mogli sobie spróbować tak naprawdę tego, czego nie będą mogli spróbować na co dzień, ponieważ na co dzień mamy troszeczkę inne przystawki. Dziś zdecydowaliśmy się na zupełnie inne menu. Żeby goście mogli posmakować różnych kuchni regionalnych. Zapraszamy telewidzów, telewizję ATV do odwiedzania tejże wspaniale wyjątkowej restauracji przy samej ulicy Piotrkowskiej 89 w samym centrum Łodzi. Jak również Inflanska 6. Tak, bo to nasza pierwsza restauracja. Inflanska 6.